Uważam, że rzeczywiście funkcjonowanie tego typu produktów na rynku jako mieszkania jest to deweloperką. Jeżeli ktoś mówi o tym, że jest mieszkanie 14-metrowe, to on nie mówi prawdy to nie jest mieszkanie. Widzieliśmy niejednokrotnie zdjęcia, czy nawet relacje. Z realizacji, w których no, ktoś by tak zdroworozsądkowo puknął się w głowę, mówi, jak tak można. Zobaczyć tak naprawdę, co ma powstać. Nie sugerować się obrazkami. Wszelkie rozbieżności wynikające z przedłożonych dokumentów, a realizacji stanowią podstawę do rozwiązania umowy. To jest chyba największa kala dzisiaj dla dewelopera. Dzień dobry! Dziś porozmawiamy o zapowiadanej przez rząd ostatecznej rozprawie z patodeweloperką. Naszymi gośćmi są dziś wiceprezesi CDI, jednej z największych spółek deweloperskich z Bydgoszczy. Andrzej Witkowski. Dzień dobry. Jacek Kazubowski. Dzień dobry. Zacznijmy od wypowiedzi ministra Waldemara Budy, ministra rozwoju, który w rozmowie z Interio zapowiedział rozwiązania, które ukrócą patodeweloperkę. Teraz przejdziemy do szczegółów, ale pan minister powiedział tak. Nie wierzę, że uczciwi, solidni deweloperzy będą mieli coś przeciwko. Raczej chodzi o tych, którzy eskalowali dochód kosztem dziwactw. Trzymacie kciuki za ministra, który zrobi porządek? No, chciałbym, żeby wyszło. Zacznijmy od y, pierwszej kwestii. Mieszkania 14-metrowe, które są obiektami usługowymi z odliczeniem VAT-u, a następnie okazują się mieszkaniami na wynajem krótkoterminowy. Rząd mówi, że zrobi z tym porządek. Oceniacie, że to jest problem, i czy uda się coś z tym zrobić? Uważam, że rzeczywiście funkcjonowanie tego typu produktów na rynku, jako mieszkania, jest pato deweloperką. I należałoby z tym zrobić porządek. Czy na rynku bydgoskim też są tacy deweloperzy, którzy sprzedają na przykład mieszkanie 40-metrowe z dwiema łazienkami i dają reklamę gotowi inwestycyjną. Pytanie. Właśnie, my, my takiej oferty nie mamy i mieć nie będziemy, bo nie zmierzamy w tym kierunku. Z informacji takich ogólnych, oczywiście nie będę tu wymieniał żadnych nazw. Wiemy, że. Tego typu działania wśród deweloperów, może nie tych największych nawet, ale zdarzają się. Tak? Szczególnie, szczególnie jakichś mniejszych, którzy budują w mniejszym zakresie, tego typu działania się zdarzają. Tak? tak, takie podziały. Natomiast, jakby wracając do tego początku, czy kibicuję, czy kibicuję ministrowi, kibicuję wszystkim mądrym rozwiązaniom. Jeżeli będą mądre i będą egzekwowalne. Jeżeli ktoś mówi o tym, że jest mieszkanie 14-metrowe, to on nie mówi prawdy. To nie jest mieszkanie. To jest rzeczywiście jakieś pomieszczenie z jakąś funkcją, być może mieszkalną, być może na najem krótkoterminowy. I trzeba by o tym jasno powiedzieć, że to tak, że to jest to. To nie jest coś innego. Nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby. Nie powinno się udawać, że to jest mieszkanie, które spełnia wszystkie funkcje, które mieszkanie e, powinno spełniać, tak? Gdzie jest strefa odpoczynku, gdzie jest, e, gdzie jest strefa przygotowania posiłku, gdzie jest e, strefa być może jakaś, e, no tak jak powiedziałem, no, wypoczynkowa. Nie uważam, że takie mieszkanie spełnia tego typu, e, tego, taki metra spełnia tego typu oczekiwania. Już rozmawialiśmy kiedyś, że przez lata, tak naprawdę, doszukiwano się, próbowano określić jakby taki minimalny normatyw, tak, w którym mała rodzina, ale potrafi zamieszkać i funkcjonować, tak, spełniając te wszystkie funkcje, które, które ma do wykonania, i z tego powstały jakieś ogólne normy, normatywy, tak, które w tej chwili gdzieś zawarte są w przepisach. Tak. Są podręczniki projektowania architektonicznego. Gdzie określa się właśnie te metraże, określa się stopień naświetlenia. Tak? No, my żyjemy tym na co dzień tak? i uważamy, że coś, co powstaje jako 14-metrowe w cudzysłowie mieszkanie, to nie jest mieszkanie. Tak? Natomiast wracając jakby też do tego jeszcze drugi raz do tego tematu, czy takie rzeczy się zdarzają, jak podział większego mieszkania? Zdarzają się, wiemy o tym. Kolejny element, o którym mówi Pan Minister, to między innymi zbyt mała odległość między budynkami. Czy to jest problem? No na pewno jest problem, bo z czego wynikają jakby te zbliżenia. No przede wszystkim inwestor chce uzyskać maksymalny PUM z działki. Wyciskanie pum jest tak. takie zjawisko. I to jest jakby od razu założenie takie, po że... Powierzchni użytkowej. No tak, my nomenklaturalnie mówimy PUM, ale chodzi o powierzchnię użytkową mieszkań, tak? Czyli coś, co tak naprawdę sprzedaje się i co wpływa bezpośrednio na efektywność inwestycji. Są tendencje do tego, żeby po prostu zmaksymalizować ten PUM kosztem właśnie komfortu mieszkania, tak? I to się przejawia tym, że widzieliśmy niejednokrotnie zdjęcia, czy nawet relacje z realizacji, w których no, ktoś by tak zdroworozsądkowo puknął się w głowę, i mówi: Jak tak można? Tak? Ostatnio sporo się mówi o Hongkongu, w Warszawie, gdzie wielki deweloper buduje, gdzie faktycznie można sobie podać przez okno sól od sąsiada. No tak, tak to w efekcie końcowym wygląda i no, należałoby się temu w sposób zindywidualizowany przyjrzeć, czy po pierwsze są rzeczywiście literalnie spełnione wszystkie wymagania, Wynikające z przepisów dotyczących realizacji tego typu obiektów, gdzie w sposób jednoznaczny się określa odległość wzajemną między budynkami, która jest uwarunkowana właśnie zapewnieniem nasłonecznienia, jest związana z zaspokojeniem odległości wynikającej z przepisów pożarowych. I pewnie w części tych przypadków można by było domniemywać, że te przepisy są niespełnione, tak? My podczas projektowania naszych obiektów zwracamy na to szczególną uwagę i akcentujemy, żeby zapewnić przynajmniej w formie jakiś taki rozsądnej komfort mieszkania, tak? A które przepisy nie są egzekwowane? Te dotyczące odległości między budynkami czy na przykład nasłonecznienia? Generalnie powiem tak. Wydaje mi się, że tu w grę wchodziłoby przede wszystkim nasłonecznienie, bo z naszych e, już warsztatowych takich e, doświadczeń wynika, że ono w sposób zdecydowany wpływa na usytuowanie, ukształtowanie bryły budynków albo wzajemne odległości między budynkami. Jak mogłoby wyglądać tutaj przekręcenie śruby przez rząd? Bo minister, pytany, jak to miałoby wyglądać, mówi, że to będzie nowelizacja rozporządzenia akurat innego ministerstwa, ministerstwa infrastruktury. Mhm i mówi, że to chwilę musi potrwać, bo te przepisy będą takie tak dopracowane, że nikt nie będzie mógł ich obejść. Wydaje mi się, że gdybyśmy warsztatowo podeszli do tematu, sposób jednoznaczny określenie linii słońca na słonecznienia, egzekwowanie tego przez wszystkich urzędników w sposób taki rygorystyczny. Wiem, że w naszym urzędzie już powstały jakieś szablony do oceny składanych projektów to jest jednoznaczne wtedy kiedy wiemy jak do tego podchodzić jeżeli sam proces oceny na nie jest jednoznaczny tak to trzeba dać wykładnie tego tak akurat w naszym urzędzie tutaj bydgoskim wiem że te rzeczy są dosyć y, rygorystycznie przestrzegane Zdziwił się, zdziwiłbym się gdyby Ktoś uskarżał się w Bydgoszczy z tego powodu, że ma jakieś przesłonięcie, bo wielokrotnie spotykaliśmy się z, z postanowieniami na przykład do składanych przez nas projektów, także musimy te rzeczy poprawić, tak? I takie rzeczy też były przez nas poprawiane, były weryfikowane przez nas projekty, no przez projektantów, przez nas zatrudnianych. Także jeżeli, rozmawiając o tym warszawskim Hongkongu, Wydaje mi się, że jednak tam z naruszeniem obowiązujących przepisów, chociażby tego rozporządzenia o warunkach technicznych, jakich powinny odpowiadać budynki, ich usytuowanie, które ma być teraz poprawione. Tylko zwróćmy uwagę, co ma wnieść ta poprawka. Ta poprawka, tak naprawdę, z tego co, co słyszymy z przekazów medialnych, ma być może, być może, rozsunąć nieco obiekty i zwiększyć czas nasłonecznienia danego, danego pomieszczenia, tak, koniecznego dla normalnego funkcjonowania przy świetle dziennym. I ja ten może... kierunek, ten kierunek jest, wydaje się, prawidłowy, tylko dochodzimy do takiej sytuacji, że mówię, no gdzieś trzeba ustawić jakieś, być może granice, nie? No bo jeżeli, co jest teraz taką właściwą granicą dla nasłonecznienia pokoju dziennego? Ile dni, te, ile godzin tego światła dziennego? No mamy trzy godziny na słonecznie. Obecnie, tak? No tak. Prawdopodobnie zostanie to w jakiś sposób. Przynajmniej w jednym z pokoi tak na jest. Na pewno zostanie to w tej chwili. Ten, ten czas zostanie zostanie zwiększony. Spowoduje pewnie większe rozsunięcie budynków, mniejszą, mniejszą wydajność znowu z, z, danej, z danej działki, tak, no bo ja no tak no tak ja przepraszam... konsekwencji jest mnóstwo tak, się, bo chcę tytułu. powiedzieć, że tu jest znowu taka furtka tak zwany wytrych do ominięcia tego przepisu, który mówi, że w strefie śródmiejskiej te normatywy są skrócone połowę. I to przez pryzmat tego przepisu należy oceniać, bo tu decyduje o tym lokalizacja budynku. tak? Zawsze trzeba brać pod uwagę, gdzie jest ta strefa śródmiejska. Tak? Czyli no Centrum miasta. W centrum miasta możemy po prostu tego nie zastosować i możemy tam ściśnić te budynki. No. Czy to jest właściwe, trudno mi powiedzieć. tak? Kolejny punkt zaproponowany przez ministra BUDE to zrobienie porządku z budynkami w granicy lub przy drodze publicznej. Dostrzegacie, że to faktycznie jest problem? To jest pytanie faktycznie dla was jako tutaj fachowców. Generalnie, no, jak się kształtuje e, usytuowanie budynków e, albo w oparciu o zapisy miejscowego planu, albo warunki, tak zwaną WZ, warunki zabudowy. W tych dokumentach mamy i jednoznacznie określoną odległość od dróg. To jest taka powiedzmy nieprzekraczalna liczba za, ten, linia zabudowy, tak? Ona wskazuje i są to normatywy, które są określone przez urzędników, patrząc na dotychczasowy charakter zabudowy, na planowane ciągi piesze, drogowe i takie inne rzeczy, więc my tu generalnie nie widzimy w tym jakichś niebezpieczeństw, to funkcjonuje dobrze. Panie ministra, nie, że trzeba to jakoś poprawić, ale zobaczymy hmm. jak, jak to wyjdzie. Przejdźmy do jeszcze jednego elementu wymienionego tutaj przez, przez ministra, czyli place zabaw składające się z jednego bujaka, co nijak ma się do prospektu. No, tutaj temat też ma e, swoją głębię. E, od razu sobie powiedz, powiedzmy, co mówią przepisy. Właśnie. W czasie, Dobra. gdy mamy do czynienia z budową jednego budynku, nie ma obowiązku na terenie działki umiejscowiania placu zabaw. Natomiast w momencie, kiedy realizujemy dwa budynki jednocześnie, pod szyldem jednej realizacji, taka konieczność usytuowania placu zabaw istnieje. I Teraz nie ma jednoznacznych przepisów, które mówią, co na takim placu ma się znajdować, z czego ten plac zabaw ma się składać. Natomiast są inne czynniki, które decydują, na przykład, o wielkości takiego placu zabaw. Po pierwsze, normatywne odległości od okien, które wynoszą 10 metrów. I druga rzecz pomieszczeń mieszkalnych. Tak. I druga rzecz, która mówi jest też ważna, odpowiednie nasłonecznienie tego placu. I tutaj się to ma przeciwstawnie do zamiarów, jeżeli mamy do czynienia z wysokimi budynkami, a place sytuujemy wewnątrz na dziedzińcach, czyli sami sobie strzelają inwestorzy w kolano, bo tej powierzchni na placu zabaw jest niewiele. Miałem kiedyś dyskusję z panią z urzędu, która była odpowiedzialna za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę. Która mówi, nie rozumie inwestora, który projektuje na placu zabaw małą piaskownicę i ławeczkę przy niej. Gdybyśmy mieli literalnie spełnić normatywne zapisy, warunków technicznych, to taki plac zabaw też spełnia swoją rolę. Natomiast potrzeba jest zupełnie inna. My mówimy o potrzebach. No, byśmy chcieli piękne place zabaw robić, tak? Tylko my mamy spośród naszych klientów, klientów, którzy mówią, a gdzie jest plac zabaw? Bo on generuje hałas, tak? My bardzo często y, tworzymy zamiast placów zabaw przy realizacjach jednobudynkowych tereny rekreacyjne. Staramy się usytuować na naszych y, y, tak zwanych. Placach zabaw lub terenach rekreacyjnych, maksymalną ilość urządzeń. Natomiast musimy sobie zdawać tę sprawę, że normatywy dotyczące usytuowania urządzeń na placach zabaw są dość rygorystyczne i nie można na, na małym terenie e, zaprojektować dużo urządzeń. Po prostu każda z, każda z, każde z tych urządzeń wymaga swojej strefy bezpieczeństwa. I to powoduje, że tych urządzeń jest bardzo mało. Kiedyś się tym nie przyjmowano. E, mieliśmy do czynienia z, z takimi trochę... Z wolną amerykanką. A to stawimy huśtawkę, a to stawimy zjeżdżalnię, a to stawimy bujak, a tam jeszcze coś postawimy w ten plac zabaw. A jak mamy do czynienia dzisiaj z e, takim sprofesjonalizowaniem tego typu usługi, i zazwyczaj korzystając z realizacji placu zabaw opieramy się na kontaktach z profesjonalistami, którzy po prostu wiedzą, co mogą, a czego nie mogą. Dostarczają nam atestowane urządzenia i oni sami wskazują nam, czy to jest możliwe do realizacji, czy nie. Zresztą na desce projektowej już się nierzadko takie rzeczy robi. Nie wiem, Jacek, byś chciał coś dodać w tym temacie? Dużo powiedziała. Chciałbym jeszcze nawiązać do tych placów zabaw, bo to jest um, jeszcze jeden grzech deweloperów um, wymieniany wśród pięciu największych grzechów. Ci deweloperzy są prawda? No to w takim odbiorze społecznym o deweloperce mówi się sporo. I wśród tych grzechów, bo to akurat wydaje mi się, że to faktycznie mhm. takie zjawisko występuje, to e, no, nie zawsze jest pełna zbieżność prospektu czy tego folderu reklamowego z rzeczywistością. To prawda. Czy można coś z tym zrobić? Jeżeli chodzi o likwidację tej rozbieżności? Tak. Systemowo. Czy to już jesteśmy to skazani, już że to tak musi się być? To już jest usystematyzowane, ponieważ nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domku jednorodzinnego, budynku, przepraszam, jednorodzinnego, dość rygorystycznie podchodzi do Kompletacji dokumentów niezbędnych przy podpisywaniu nawet umowy rezerwacyjnej. I wszelkie rozbieżności wynikające z przedłożonych dokumentów, a realizacji stanowią podstawę do rozwiązania umowy. To jest chyba największa kala dzisiaj dla dewelopera, bo dajemy po prostu argumenty klientowi, który na finalnie powie: No niestety, produkt, który obiecaliście, nie jest zrealizowany. Więc ja mam podstawy do rozwiązania umowy. Tak, ale problem chyba też polega na tym, że deweloper publikuje tak zwaną wiskę, pisze, albo nawet nic nie pisze, ale jeśli to jest fad reklamowy, to tam pisze moimi literami, że to nie jest oferta w rozumieniu prawa, a później się okazuje, że okna, elewacja i tak dalej wyglądają inaczej. Wydaje mi się, że tak. Jeżeli mówimy o niezamierzonych tego typu efektach, to one wynikają z tego, że Trzeba dać jakąś swobodę realizacyjną projektu, tak? Przecież ustawodawca wprowadził takie sformułowanie jak istotne i nieistotne zmiany do projektu budowlanego. Nieraz zmiany po prostu wynikają z konieczności technicznych i trudno 2 czy 3 lata przed oddaniem budynku do użytkowania w 100% zaprezentować na wizualizacji budynek, tak? Przykład może dotyczyć detalu, który z punktu widzenia inwestora jest mało istotny, ale z punktu widzenia inwestora jest istotny. Typu e, kształt e, i wymiary szczegółowe balustrady balkonowej, tak? przyszłego właściciela, Miesz, inwestora tak. i właściciela. Mhm. Tak, e, Te detale nieraz są dopiero rozstrzygane na, na etapie produkcji warsztatowej. I, a na wizualizacji to jest jedna, dwie kreski nieraz wycinione, a w istocie sprawy jest to na przykład jakiś tam powiedzmy kształtownik stalowy 40 na 40 mm, który jest znaczący w odbiorze wizualnym, tak? Jacku, czy Czasami patrzysz, też, też kolorystyka na przykład? Czy patrzysz się na to zmienny? podobnie? Czy myślisz, że może jednak niektórzy ja, nie deweloperzy są tak kierowani? Nie, no, nie wiem z do końca, wolą. bo to chyba znowu minister powiedział. Nie, Panie on akurat miejsce? mówił w kontekście praców zabaw. Natomiast e, to akurat. A to jako grzech kto wymienił, e, to patrzyłem na instagramowy profil patła deweloperka. się pytanie jest takie, czy ktoś rzeczywiście jakby bierze pod uwagę to, co, co deweloperzy pokazują, czy tak powiem, prezentują w prospekcie informacyjnym, czy aby ktoś nie myli tego, co czasami pokazują w swoich, w swoich działaniach marketingowych? Mhm. Bo myślę, że tutaj może być poważna rozbieżność, że rzeczywiście pokazane są piękne, zagospodarowane, e, zagospodarowane tereny, w cudzysłowie z wodotryskami. Al, albo odwrotnie, jest niezagospodarowany teren, a, tak jest. a tam stoi budynek. A też tak, też tak, też tak może się zdarzyć, że jakaś, jakiś budynek jeszcze jest i jest to jakaś wizja być może przyszłości, czasami materiały marketingowe, Mogą być porównywane, porównywane z tym, co jest rzeczywiście w prospekcie informacyjnym, który jest już wymogiem urzędowym, i tu odstępstwa od tego naprawdę mogą tylko występować w zakresie nieistotnym. Więc myślę, że być może tu jest jakby pokazane, że to jest grzech, ale może ktoś mylić, mylić rzeczywiście te materiały marketingowe z materiałami technicznymi, którym materiałem technicznym dla mnie jest ten prospekt informacyjny. Wydaje mi się, że tu może dopowiadając troszeczkę, my też zauważamy, że na etapie wyboru mieszkania, budynku, klienci nieraz nie wykazują należytej ciekawości mhm. i zainteresowania efektem końcowym. Może to wynika z tego, że obdarzają dewelopera zaufaniem. Prawdopodobnie. Tak. Natomiast my mamy też w tym szeregu klientów bardzo takich, Dociepliwych, którzy wręcz dopytują się o detale, Przykład? dla których, które dla nich mają wielkie znaczenie. To jest istotne. Co no wracając jakby do placu zabaw, mm -hmm. tak? Mamy klientów, oceniam ich, nie wiem, nie, nie sięgałem do ich badań lekarskich, ale oceniam po, poprzez zadane pytania, <laughs> że mają nadwrażliwość suchową. I wiedzą, czego chcą. Na przykład przychodzi klient i mówi: Chcę mieć spokojne mieszkanie. My to y, możemy rozumieć albo w sensie ogólnym, albo szczegółowym. Po zadaniu kilku pytań od razu się orientujemy, że klient zwraca uwagę na to, że chce rzeczywiście mieć ciszę, spokój, i się pyta: Jak daleko jest mieszkanie usytuowane od wjazdu, wyjazdu ze skrzyni garażowej, od placu zabaw, od e, elementów. E, Generujących dźwięk, typu jakiś wentylator na dachu, czy jakieś inne urządzenie. I ten klient jest w 100% zdefiniowany, jeżeli chodzi o zakup e, mieszkania. Natomiast niektórzy klienci podejmują decyzję zakupową i się odzywają na sam koniec, kiedy odbierają klucze. Tak? I później następuje jakieś rozczarowanie, bo ja się nie dopytałem, a ja się nie dowiedziałem. Oczywiście e, nie mogę zrzucać. Nie możemy zrzucać e, wszystkiego na plecy klienta i powiedzieć, że to jest jego wina. No, on obdarzył nas zaufaniem, dlatego też e, staramy się wypełniać czy realizować obiekty zgodnie z obowiązującymi przepisami, żeby po prostu takiemu klientowi uzasadnić i technicznie, i, i nie tylko, że tak powinniśmy to zrobić. Tak? Zakup mieszkania to jednak jest zakup bardzo drogiego, nazwijmy to jednak ekskluzywnego towaru. I powiem tak, no, zalecałbym każdemu, tak, kto kupuje mieszkanie, również u nas, tak naprawdę, żeby porównał sobie materiały marketingowe, które się pojawiają dotyczące elewacji. No, w każdej porze dnia elewacja wygląda inaczej. O każdej porze dnia. Materiały związane z wizualizacją wystroju tych części, części wspólnych klatek schodowych. Aby jednak każdy się temu przyjrzał, zobaczył, jak to wygląda na wizualizacji, jak to jednak wygląda w projekcie budowlanym, który tak, ten projekt naprawdę jest dokumentem, który pokaże, co zostanie stworzone. Tak? Oczywiście, że należałoby też zobaczyć to, co, co wspominałeś, zagospodarowanie terenu, czy nie stoi tam nagle jakiś budynek, który w przyszłości może okazać się, że dopiero zostanie rozebrany, bo w tej chwili po prostu on tam jest, tak? No, czy tego typu, tego typu rzeczy, czy na przykład w projekcie rzeczywiście jest e, pokazane usytowanie, czy są pokazane e, te, te place zabaw tak, z, o, z jakimś wyposażeniem, to często można sprawdzić i należałoby sprawdzić w momencie rozmowy w biurze sprzedaży, porozmawiać, porozmawiać e, e, z specjalistą, który tym się zajmuje, zobaczyć tak naprawdę, co ma powstać. Nie sugerować się obrazkami. Po prostu. To bym zalecał. W każdym przypadku. Podsumowując. Kupując samochód, co robimy? Prosimy o kluczyki. Wybieramy się chyba <grym> tak? ja Jadę ze szwagrem. <grym> jadę, ze, jadę ze szwagrem, tak? Być może potrzebne jest w mieszkania, w wyborze pójście z kimś, kto będzie wiedział, jakie pytania zadać i na jakie dokumenty, na, jakie, na jaką dokumentację zwrócić uwagę. Ja może dodam jeszcze jedną rzecz. Tak jak Jacek opowiadał, mieliśmy do czynienia w swojej karierze zawodowej z różnymi jakby fazami zakupowania zakupowa mieszkań w stosunku do realizacji. Bardzo często, jeżeli to była topowa realizacja, to klienci czynili rezerwację lub wręcz podpisywali umowę zakupu w momencie, kiedy wyłożony był projekt i dostępne były materiały marketingowe. Przysłowiowa dziura, Przysłowiowa dziura w ziemi. w ziemi. Natomiast obserwując y, sytuację na rynku widzimy, że coraz częściej mamy do czynienia z podejmowaniem decyzji zakupowych w momencie, kiedy mieszkanie jest zrealizowane. I te rzeczy, o których Jacek mówił, one są namacalne. Większość odpowiedzi na pytaniach klient sobie wykona samemu, ponieważ widzi to, co jest, widzi usytuowanie mieszkania, widzi Stan techniczny, dopyta się o rzeczy, które są niewidoczne, typu z czego konstrukcyjnie jest obiekt zbudowany, jak jest posadowiony, jeżeli ma takie pytania. Wydaje mi się, że to jest sytuacja dość komfortowa dzisiaj dla klienta. Jak będąc klientem, starałbym się wybrać coś, co już jest stoi, ponieważ bardzo dużo elementów ryzyka już mam poza sobą. Przy podejmowaniu decyzji zakupowej. Ostatnie pytanie, być może najtrudniejsze, bo mm, chcę was zapytać, jak przewidujecie, czy na przykład za rok e, okaże się, że funkcjonuje takie rozporządzenie e, Ministerstwa Infrastruktury, które faktycznie spowodowało, że budynki nie stoją aż tak blisko, że mieszkania są lepiej doświetlone, a przede wszystkim całkowicie wyeliminowano e, wynajem, czy też tak naprawdę budowę tych tak zwanych e, Gotowców inwestycyjnych, czyli mieszkań, które mają mniej niż 25 metrów. Jeżeli chodzi o rozporządzenie, to może być, że może się okazać, że ono już jest. O, w ten sposób. Natomiast czy wyeliminuje tego typu działania, nie jestem pewien. Myślę, że tak powiem, że gdyby w tej chwili były egzekwowane te przepisy, które obecnie funkcjonują E, gdyby e, urzędy też miały może więcej czasu, tak? Były w jakiś sposób e, uzbrojone dodatkowo, tak? W możliwość e, weryfikacji, sprawdzania, te rzeczy prawdopodobnie by nie przechodziły. Po prostu. Natomiast zawsze mnie zastanawia w tym wszystkim e, jedna rzecz, bo rozmawiamy o tej pata deweloperce, że chcemy uchronić, tak? Ale suma summarum, ktoś to jednak decyduje się na taki zakup. Czy to od dewelopera, czy z rynku wtórnego decyduje się na zakup czegoś, co tak naprawdę nie będzie spełniać jego oczekiwań. I tu jest pytanie: być może tu by jakby należało nacisk wprowadzić na to, żeby, że tak powiem, no, próbować tym ludziom coś bardziej w jakiś sposób ich. Uzmysłowić im tak bardziej, by edukować, tak, żeby nie szli w tego typu rozwiązania, i myślę, że to jest jakby najlepszy sposób, ten rynek w ten sposób wyeliminowałby tego typu działania, tego typu deweloperów. Tak, chyba, że ktoś jakby zakłada, że idąc na to przysłowiowe mieszkanie 14 metrów wie, że on idzie tylko tak naprawdę tam na y, przespać się i iść do pracy. No to on wtedy rzeczywiście nie będzie zwracał na to być może uwagi. Andrzeju? Chyba nic więcej nie da nam. klient, który wynajął na przykład mieszkanie 14-metrowe, no myślę, że tutaj determinuje go budżet, jakim dysponuje. A my By możemy oczywiście dyskutować, że należy to uregulować, czy też Być nie. może tak, ma taką potrzebę, nie mówię, że nie. Natomiast no czy to, myślę, że to nie powinno to mieć miejsca na E, inaczej, to na pewno nie jest jego docelowe, docelowe mieszkanie, jeżeli taka, taka potrzeba rynku jest, to być może należałoby ją zaspokoić w jakiś inny sposób. Bardzo ciekawa teza. Nie, no, w inny no, sposób, tak? Przez, nie wiem, tańsze mieszkania. Wydaje sposób. mi się, że nasz rynek mieszkaniowy powinien się rozwinąć też w tym kierunku, że to co Jacek powiedział, że klient powinien mieć alternatywę. Dzisiaj tak naprawdę taką... Najbardziej popularną formą posiadania mieszkania jest jego zakup. Być Może trzeba stworzyć taką alternatywę widoczną. Oczywiście ci, którzy nie stać na zakup, wynajmują. Tak? I gdybyśmy z tych wynajmujących wzięli pod uwagę, że ludzie chcą w możliwy, maksymalny sposób zaoszczędzić, no to kosztem swojego komfortu. O tym mówimy. I oni wynajmują te, tego typu... Yy, no nie powiem mieszkania, ale lokale, tak? To już temat na kolejną tak. rozmowę. Prawdopodobnie nagramy ją już wkrótce. Dziękujemy za dziś Dziękujemy. i zapraszamy Dziękujemy. do oglądania filmów na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Do zobaczenia.